Dzisiaj mamy szóstą lekcję na temat modlitwy. Jest nią, ja nazwałem to teraz trochę inaczej, święty trans. Droża, znowu coś wymyślić. Święty trans, czyli można powiedzieć po chrześcijańsku, jak wpaść w zachwycenie. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że są trzy poziomy, trzy głębie modlitwy. Trzy. Nie jedna, nie cztery, nie osiem, trzy. Tak jak człowiek jest trójdzielny, duch, dusza i ciało, tak jak jest jeden Bóg w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch, to ta trzy liczba trochę taka magiczna. Są trzy poziomy modlitwy. Trzy głębie, w której możesz się poruszać. Musicie zrozumieć, że tak jak... No bo co to jest trans? Trans to jest taki stan uniesienia, gdzie ty odbierasz różne rzeczy. Specjalnie używam światowego stwierdzenia trans, bo to jakby lepiej ludziom wchodzi. Indianie jak robią trans? Ognisko, marihuana i wchodzą w jakieś zachwycenie, trans. Skąd oni to wzięli? Wiecie, jeśli diabeł coś ma, Bóg też to ma. Bóg w ogóle ma to oryginalne i pierwsze. Dlatego Biblia nazywa to zachwyceniem. Tak jak Jan, tak? Zachwyciłem się i widziałem Jezusa. Co to znaczy, że ktoś się zachwycił? Dzisiaj wam opowiem, jak wejść w zachwycenie. Jak odblokować się na, może nie na uwielbieniu. Dzisiaj będę poruszał się bardziej indywidualnie w komorze. Ale pamiętajcie, że żeby mieć moc w życiu, potrzebujecie regularnie wpadać w trans. Regularnie z Bogiem. Jeśli tego nie będzie, to wasze życie chrześcijańskie będzie okrojone. Niestety 99% chrześcijan, których znam, nigdy nie wpadło w trans Boży. Nigdy. Są na pułapie myśli, na pułapie nawet tańców, na pułapie ładnie to wygląda. I dzisiaj wam poszerzę świadomość, co to znaczy i dam wam klucze, jak do tego wejść, bo sam ja wpadam systematycznie w trans. Nawet zmywając naczynia. Więc da się to zrobić szybciej. Nie trzeba długo. Pamiętacie tabernakulum Mojżesza? Ten namiot? Namiot Mojżesza był ogrodzony. Wchodziło się tam. Było wejście, tak? I co na tym było? Było tam, był dziedziniec, czyli całe te miejsce, tak jak tutaj mamy, nie, dywany, to był dziedziniec. Czyli całe takie podwórko, które jeszcze nie było w namiocie, to było na dworze, ale na tym dziedzińcu co? Zabijało się cielca, tak? Myło się rączki w wodzie, czyli było wszystko tam miedziane. Na dziedzińcu wszystko było miedziane, miedziane, miedziane. Miedziana była, nie wiem jak ktoś tam nazywał dokładnie, to do ofiary, całopalenia, tak? Ofiara całopalenia. I miedziana była taka z wodą waza jakby, w której oni myli ręce. Później mamy namiot. Do tego namiotu się wchodziło i w tym namiocie były co tam? Chleby pokładne, kadzidło, jakieś różne rzeczy, tak? O których później będę szczegółowo opowiadał. I ten namiot był, żeby wejść do niego, kapłan musiał być namaszczony olejem, o czym też później powiem dokładnie. I jeszcze musiał być, wiesz, te grzechy musiały być przybite, ręce umyte, namaszczone olejem. On sobie wchodził tam, jak miał grzech, to go tam wynosili, bo miał specjalny dzwoneczek, dring, dring, dring. Jak miał chociaż jeden grzech niewyznany i na cielca, który nie spadł, to umierał tam. Bo tam wchodziłeś w obecność Pana. I tam w tej obecności Pana on miał te chleby pokładne i tak dalej. I tam było ten namiot, on był oddzielony taką zasłoną. I żeby wejść jeszcze dalej, gdzie była Arka Przymierza, to on musiał iść na czworaka, na kolanach, żeby wejść do Arki Przymierza. I tam było kadzidło i Arka Przymierza. To było miejsce najświętsze. Czyli był dziedziniec, miejsce święte i tak zwane wszystkich świętych miejsce najświętsze. Okej? Ja wam pokażę, jak Bóg mi personalnie objawił, co to jest, jak to ma się do komory i do uwielbienia Boga.
że masz trzy poziomy modlitwy. Pierwszy to jest na dziedzińcu, drugie to masz w miejscu świętym, a trzecie to masz w miejscu najświętszym. Po pierwsze, kluczem do tego, żeby cały czas rozumieć modlitwę, musicie, ja to będę zawsze powtarzał, jest twoja tożsamość i twoje zrozumienie miłości Bożej. Nawet jak ja ci tutaj dzisiaj dam technikę, jak tańczyć dla Boga, dziękować Mu, to jak ty będziesz, nie będziesz miał w sercu poznania Bożej miłości, Bożej zamiany na krzyżu, tego, kim jesteś w Chrystusie, to tam nie wejdziesz, bo twoje serce będzie blokowało, bo to jest wszystko na poziomie wiary. Nie technikum, rozumiesz? Nie wytańczysz sobie drogi do nieba. Jeżeli już masz serce i jeszcze dodatkowo dołożysz technikę, to jest tak z uzdrowieniem chorych, nie? Ludzie mają czasami serce, ale nie wiedzą, że technika jest, żeby przemówić do choroby. I tam błagają Boga 120 lat, nic się nie dzieje. A później nagle ktoś powie w imieniu Jezusa, wyjdź, i nagle wychodzi. Wow, zmieniła się technika, a serce już było. Technika też ważna. Ale są ludzie, którzy mówią, w imieniu Jezusa wyjdź i nie wychodzi. Dlaczego? Bo nie mają serca. W imieniu Jezusa, którego zna Paweł. W imieniu Jezusa, którego zna Tomek. Czasami wyjdzie, czasami nie. Znam jednego, co wyszedł. No. W imieniu Jezusa, którego zna Tomek. I wyszedł. Ale to tam. Więc te nauczanie nie chciałbym, żebyście potraktowali jako rytuał, czyli jako mechanikę, że teraz wiem, jak się dostać do Boga. To jest nieprawda. Jezus jest jedyną drogą do Boga, a ta mechanika, którą ci tu objawię, poszerzy ci świadomość na to, że możesz więcej i możesz tego użyć. Ale to będzie zależało poniekąd od Ducha Świętego, czy ty tam wejdziesz. Innymi słowy, my możemy tutaj tańczyć do białego rana, ale jeśli jakby i będziemy pootwierani i mamy już, jesteśmy wiarą przygotowani, ale jeśli Duch Święty nas nie zabierze głębiej, to my tam nie wejdziemy. Dlatego ja na każdej mojej modlitwie po prostu pewne rzeczy robię, które zaraz wam wytłumaczę i po prostu już tutaj wierzę, że zostanę gdzieś tam zabrany, wzięty czy coś, nie? Ale czy to się zawsze zdarza? Nie. A czasami mam tak, że wpuszczę sobie piosenkę jakąś tam, byle jaką, leci se w tyle, ja sobie zmywam naczynia i nagle oj, wpadam w zachwycenie. I czasami nic prawie nie robiłem. Więc nie możemy z tego zrobić takiego rytuału. To ma nam być świadomością i pomocą ku temu, żeby w prawidłowy sposób naszego Króla uwielbiać. Bo Jezus to Król, a do Króla nie przychodzi się jak się chce. Pamiętacie czasy królów, nie? Przychodzisz do króla dobrze ubrany, dobrze tu. To są te przypowieści, jak przychodzisz na ślub, to masz być ubrany jak na ślub, a nie jak się chce. Bo tam ich wyrzuci, tak? Tam, gdzie zgrzyt zębów, jak będą źle ubrani. Czyli jak nie możemy w nie ten sposób. Dlatego są wielu jest szczerych ludzi, którzy Ojcze nasz, zdrowaś Mario, nawet wierzy, różne rzeczy robią, ale nigdy głębi tego Boga nie poznają, chociaż mają szczere serca, bo nie mają odpowiedniej też techniki. W komorze, jak modlisz się sam z Bogiem, krótkie przypomnienie, 80% twojego czasu ma być uwielbienie. Nie żebranie, Panie daj. Uwielbienie. I teraz w tym uwielbieniu co się dzieje? Opis przybytku, Hebrajczyków 9. Wprawdzie także i pierwsze przymierze miało przepisy służby Bożej oraz ziemski przybytek. Był to namiot, w którego pierwszej części, zwany miejsce świętym, to jest ten namiot, o którym wam mówiłem, znajdował się świecznik, stół, chleby pokładne, drugą zaś, za zasłoną, nosił nazwę Święte Świętych. Posiadało on złoty ołtarz kadzenia, arkę przymierza pokrytą zewsząd złotem. Znajdowało się z niej naczynie złote z manną, laska Aarona, która zakwitła i tablice przymierza. Nad nią zaś były cheruby chwały, które zacieniały przebłagalnie, o czym szczegółowo nie ma potrzeby teraz mówić. Tak zaś te rzeczy były urządzone i od pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani sprawujący służbę świętą. Do drugiej części przybytku jedynie arcykapłan i to raz w roku. Musicie zrozumieć jedną rzecz. W Starym Przymierzu, w te miejsce, o którym ja was dzisiaj będę mówił, mógł wejść tylko arcykapłan raz do roku. A dzisiaj, na mocy krwi Jezusa Chrystusa, każdy z nas w każdym uwielbieniu może być tam wzięty. Amen. Patrzcie, jak w ogóle fajnie, co Jezus dla nas zrobił. Przez to pokazuje Duch Święty, że jeszcze nie została otwarta droga do miejsca świętego, dopóki istnieje pierwszy przybytek. Czyli to było te Stare Przymierze, tak? Nie została otwarta droga. A teraz, dzięki Jezusowi, została otwarta droga.
Aleluja. Została otwarta droga. W ogóle my musimy mieć to nastawienie. Została otwarta droga. To zaś jest obrazem czasu teraźniejszego, a składa się w nim dary i ofiary nie mogące udoskonalić w sumieniu tego, który spełnia służbę Bożą. On tu tam tłumaczy, nie? Na przybytku, że to jest w ogóle, wiesz, że prawo nic nie znaczy. Ale co to jest? To jest zaś obraz czasu teraźniejszego. Przybytek może służyć nam jako obraz do tego, co się w nas dzieje. Tabernakulum ma znaczenie obrazowe. Do tabernakulum mogli wejść jedynie kapłani. 1 Piotra 2,9. Lecz wy jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, którego was powołał z ciemności do światłości. Dzisiaj każdy wierzący jest kapłanem. 1 Koryntian 3,16. Czyż nie wiecie, że wy świątynią Boga jesteście? Czyli dzisiaj świątynią nie jest tabernakulum, tylko jesteś ty. Czyli o kim on tu mówi? O tobie, że ty w sobie masz trzy przestrzenie Bożej chwały. Aleluja! Trzy przestrzenie i ty musisz poznać te przestrzenie Bożej chwały. Bo to jest w tobie ta świątynia, Duch Święty w tobie. Czyli nienawróceni są poza obozem. No to jak teraz nawrócony ma się modlić, jak nie jest świątynią? Widzicie, to jest bzdura, a modlę się do Pana. No ciekawe, którego? Chyba do diabła. Ale o tym nie będę jakby tutaj za dużo mówił, bo już to pokryte wcześniej. A zatem, tak jak mamy ciało, duszę i ducha, czyli najbardziej zewnętrzne ciało, wewnętrzna dusza, o charakter, wolna wola, emocje i najbardziej wewnętrzny duch twój, czyli ty prawdziwy, tak? Twoje jestestwo. To tak samo jest dziedziniec, miejsce święte i najświętsze, czyli ciało, dusza i duch. To jest bardzo ważne, później będziemy o tym mówić. To jest pierwszy, drugi, trzeci poziom. Każdy poziom ma swoje wytyczne, żeby do niego wejść. Każdy jeden. Nie możesz wejść po swojemu. Nie możesz. No i właśnie teraz jak zrobimy ekumenię? Jak nie możesz wejść? Jak połączymy? Jeden powie na uwielbieniu albo gdzieś, a ja czytam słowo. A ja mówię, nie czytaj teraz słowa, ty masz teraz dziękować Bogu. Ale to religia. Jaka religia? Widzisz, ludzie nie mają świadomości. Ludzie myślą, że jak czytają Biblię, to uwielbiają Boga. Ja mówię, to jest pewien element uwielbienia, bo się uwielbię całym życiem, ale to nie ta przestrzeń teraz na to. To nie to. Więc pierwszy poziom dziedziniec. Psalm setny. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, a do przedsionków Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go i błogosławcie Jego imię. Amen? Wejdźcie w bramy z dziękczynieniem. Jak wchodzisz? Z dziękczynieniem. Nie wchodzisz z narzekaniem, nie wchodzisz z błaganiem. I to widać w modlitwie Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Pierwsze nie jest Ojcze Nasz, daj mi chleba powszedniego. Pierwsze jest Ojcze Nasz, święć się imię Twoje. Dziękczynienie i chwała są kluczem do tego, by wejść na dziedziniec. By wejść przez bramę. Czyli bez dziękczynienia, bez chwały nie możesz nigdy nawet wejść. Amen. Czyli żadna inna modlitwa żebrająca, błagająca, jakaś tam nie działa w tym momencie. Ja wiem, że błaganie czy prośby mają swoje miejsce. Nie tu. Kiedy zaczynasz swoją modlitwę w komorze, kiedy zaczynasz modlitwę uwielbienia, zawsze władowujesz się z dziękczynieniem i chwałą. Dziękujesz i chwalisz. Po pierwsze, ten pierwszy etap jest cielesny. Słuchajcie, to jest w ogóle klucz. Cielesny. Nie zaczynasz tutaj z ducha. Nie musisz czuć. Innymi słowy, masz zmusić ciało, żeby uwielbiało Pana ze wszystkich swoich sił. Nie masz czekać na Pana. Ludzie mówią, o raba szabalaba, o raba, kiedy duch mnie porwie. Weź, bo ja cię porwę zaraz. Ja przyjdę i cię porwę. Porwę cię, wezmę. A kiedy mam się ruszyć, nie? Rusz się. Smith Wigglesworth mówił, jak mnie Duch Święty nie porywa, to ja będę porywać ducha. Chodzi o to, że pierwsze jest zawsze to cielesne. Ja rozumiem, że niekiedy właśnie takie są, jak ja mam z tymi naczyniami, co wam mówiłem, że ja tylko włożyłem ręce w naczynia. Minęło pół minuty. I jeszcze nawet już moje serce było w dziękczynieniu i chwale, tak? Ale ja jakby nawet dobrze nie zacząłem, a już miałem jakieś loty.
ale ja rozumiem to, bo ja wstałem z rana, już dziękowałem Bogu, już chodziłem, dziękowałem, już chwaliłem, rozumiesz, bo ty cały dzień chodzisz, dziękujesz, chwalisz, więc później jak już staniesz do uwielbienia, ty nagle podnosisz tylko ręce i już cię może wyrwać. Bo ty już jesteś w dziękczynieniu i chwale. A jeśli ktoś wstaje z rana, o jaki dzisiaj dzień, ta pogoda, ciśnienie słabe, kawę daj, to taka dziękczynienie i chwała, i później taki ktoś przyjdzie ci na uwielbienie i ale czuję ciężar. O, czekaj, Duchu Święty przyjdź. Nie. Ty teraz musisz dziękować i chwalić na pełnej petardzie. A jak to zrobisz rano i będziesz cały dzień tak chodził, haraba shiba laka, haraba ka, dzięki ci Jezus, kurwa shaba laka, to później wejdziesz na uwielbienie i tak, come on, come on, tam, tam. A nie, kurde, wie. Zobacz sobie sam, jak wchodzisz na uwielbienie. Jak wchodzisz tak, to już wiem, że nie dziękowałeś Bogu zbytnio dzisiaj. Ja już wiem, że trzeba pobębnić ci, potrąbić ci w twarz. Ty musisz trochę tam... I nagle zobaczcie, jak nam jest lepiej. Zauważyliście to? Po pół godziny takiego, wiesz, tańcowania, maglowania, nagle człowiek taki lepiej, o, Duch Święty mnie dotknął. No Duch Święty cię dotknął. Potańcowałeś sobie. I chwała Bogu. Ja bym to nazwał imprezą dla Pana. Tu jest impreza dla Pana. Tu jest wesele baranka. Tu nie masz patrzeć, czy Duch Święty weźmie cię w zachwycenie. Tu nie masz nawet tego oczekiwać. Ludzie za dużo oczekują. O, i próbują, bo wiesz, został dotknięty przez Boga 15 lat temu, wiesz co chodzi, albo nawet wczoraj, i próbują to samo zrobić dzisiaj w ten sam sposób. Nie da się. Ty masz po prostu uwielbiać Pana, żeby uwielbiać Pana. No kochasz Go? No dał za Ciebie życie? No to uwielbiaj Pana. A nie uwielbiaj Pana, żeby Cię dotknął. To jest nieszczere. To jest nieszczere. Dlaczego ja uwielbiam Pana? Bo Go kocham. Bo zapłacił za mnie wszystkim na krzyżu. I po prostu będę Go uwielbiał. Nie muszę nic. Nie muszę zostać dotknięty przez Pana. I dlatego jestem dotykany przez Pana. Aleluja. Bo ja nie robię z Niego Aladyna, który teraz ja wejdę z dziękczynieniem i chwałą i On mi da to. A ja Mu dam to, a On mi da to. To nie tak. Nie po to Wam to mówię. Ja Wam mówię po prostu, że do króla przychodzi się z dziękczynieniem. A nie tato. Duszę musisz zmusić do dziękczynienia. Masz mieć dobrą imprezę na dziedzińcu. Musisz to zrobić. Musisz wejść w tą bramę. W ogóle widzicie, to jest dopiero brama. Dlatego, kochani, jak zaczynamy uwielbienie, od razu na pełnej petardzie. Nie rozkręcajcie się 20 minut. Nieważne, co czujecie. Niech was to nie obchodzi. Potraktujcie wasze ciało jak namiot. Bo ciało to namiot, to nie wy. Więc bierzesz ten namiot i mówisz, rozgrzewaj się. Tak jak idziesz na siłownię, ja czasami idę to... Abyście widzieli, jak ja czasami chodzę. Ludzie tak myślą, że mi się chce, a ja mówię, no chce mi się raz w tygodniu. To mi się chce, ale tak reszta to muszę przez wiarę. I tak idę... Ale jak już się rozgrzeję, to nagle w ogóle jest piękny czas już. A jak już podpompuję mięśnie, to w ogóle fizjologia zaczyna działać. I to samo ma ci usługiwać w uwielbieniu. Kiedy ty zaczniesz się ruszać na siłę, kiedy ty zaczniesz dziękować na siłę, nagle twój umysł zamiast się skupiać na problemach, skupia się na Chrystusie. Nagle serotonina się wydziela, nagle hormony szczęścia się wydzielają. I nagle chce ci się skakać i nagle wow, Pan przyszedł i mnie podniósł, no Pan przyszedł. Wiesz, co się stało? To samo co na imprezie, jakbyś był w piątek. Jakbyś się zalał i byś tam. Co robi świat? Po co to robią? Po to, żeby się lepiej poczuć. Kto miał to pierwszy? Jezus! Przecież największym kościołem są imprezownie. Tam jest największy kościół szatana. Kościół szatana to nie jest miejsce, gdzie zabijają dzieci. To tam jest jakiś element mały. Największy kościół szatana to są imprezownie. Love parade. Seks. Tu wszystko tam wchodzi, nie? Razem wszystko. W jednym Kongo. Dlaczego? Ponieważ człowiek poszukuje szczęścia. I dawcą szczęścia jest te uwielbienie. I diabeł to zabrał to z nieba i wziął do świata. I co oni tam robią? Też się cieszą. Też skaczą. Też się... W ogóle bardziej się radują niż kościół często. Sobie wchodzą, drinken, trunken oczywiście, żeby wiesz, żeby łatwiej, to trzeba. I później lecą, a kościół zamułka, nie?
A to Kościół powinien być wzorem dla świata, a nie odwrotnie. To świat, diabeł, ukradł Kościołowi uwielbienie. I te imprezy to jest największy Kościół szatana. Powiem Ci, jak dotkniesz tego, co ja dzisiaj mówię, to nie będzie Ci się chciało imprezować. Ja myślę, że to w ogóle Wam się nie chce, ale generalnie są ludzie, chrześcijanie, którym się mówi, nie możesz chodzić na imprezy. Nie o to chodzi, że nie możesz. Jak Ty dotkniesz prawdziwego uwielbienia, jak Ty posmakujesz prawdziwego dotyku Boga, to uwierz mi, jak pójdziesz na tą imprezę, powiesz, to jest słabe. Wiesz, dlaczego Cię nęcą te imprezy jeszcze? Bo ciało to nęci. Nigdy żeś nie dotknął Boga głębiej. Ty tylko w ciele. Nieważne, czy tam w kościele żeś skakał na dziedzińcu. Nieważne. Ważne, że ty nie dotknąłeś nic głębiej. Jak dotkniesz głębiej, nie będzie ci się chciało tego powierzchownego. Ale pamiętajcie, te powierzchowne zawsze to początek. Nie zaczniesz w duchu. Zaczniesz w ciele zawsze. Jak wstajesz rano, to zawsze jest pierwsze... Dzięki Ci. Musisz zmuszać się. Już tak działa fizjologia. Czasami jest tak, że Duch Święty naprawdę Cię wyrwie i od razu wizja, ale nie polegamy na precedensach. To się czasami zdarzy. Jak masz jakąś misję do wykonania, jest cel, zadanie, nie ma czasu, to owszem, i w nocy Cię wyrwie i od razu będziesz miał zachwycenia 5 i 10. Ale generalnie to tak nie działa. Nie polegamy na precedensach. Więc kochani, bramą jest dziękowanie, chwalenie wprowadza Cię na dziedziniec. Czyli za co Go chwalisz, za co dziękujesz? Dziękujesz Mu za życie, za krzyż, chwalisz Go za to samo, za Jego wielkość, za Jego mądrość. Wiecie, ja nie będę Wam tutaj tego mówił. Chwalicie Go i dziękujecie Mu, tak? To jest w innych nauczaniach. Czyli można powiedzieć takim naszym językiem, musisz się tam wyszaleć do końca. Dlatego Artur często powiedział Ceroński, dlatego u nas jest głośna muzyka. Musisz w ogóle... Tam musisz zmęczyć umysł, zmęczyć ciało. Dlatego ja Wam mówię, zobaczcie, jaki ja spocony wychodzę. Nawet teraz po pół godziny jestem cały spocony. Ja nie wiem, czy wydajecie 100% z siebie. Ja nie wiem. Musi każdy z Was zbadać, czy naprawdę dzisiaj nawet dał 100% tak, że normalnie tutaj... Że tak by jutro miała nie być. Ja tak zawsze uwielbiam. Choćby to miało być tylko pół godziny. Choćby to miała co? Lepsza jest minuta w przeciągach twych, czy godzina, czy tam ile, niż cała wieczność. Bądźcie naśladowcami moimi. Zawsze na pełnej petardzie. Ja Wam mówię, jak Wy będziecie tak robić jak ja, to wszyscy będziecie tutaj z torbami przychodzić na zmianę ciuchów. Mówię Wam. Bo ja nie wierzę w to, że jak pójdziesz na maksa, że się nie spocisz. Bo to ciało jest. Nikt mi nie powie, że to jest na maksa. Wiesz, co to jest? To jest religia. Jest napisane, kochaj Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całego jestestwa ciała swego. I wchodzi się przez to. Tam się zaczyna. Wiesz dlaczego? Nie dlatego, że Bóg tego żąda. Dlatego, że twój umysł nie zniesie zachwycenia, bo by za dużo analizował i ty musisz się wyszaleć na maksa. I wtedy umysł, jak jest zmęczony po dwóch godzinach, to on już przestaje analizować i nagle jest gotowy do wzięcia. To po to jest zrobione, żebyś był gotowy do wzięcia. A nie, żeby musisz teraz na Panu zrobić wrażenie. Ty nie robisz wrażenie na Panu. Ty męczysz ciało, męczysz duszę. Po co? Żebyś był gotowy do zachwycenia. Bo nie wejdziesz w zachwycenie inaczej. Chyba, że już tam byłeś. Nie przedrzesz. Ten pierwszy raz to nie tak działa. Ja pierwszy raz pamiętam, chyba z 3 czy 4 godziny musiałem na dziedzińcu jak szalony w ogóle tańcować i nie myślałem o żadnym zachwyceniu. Po prostu wziąłem flagi w domu. Miałem takie flagi, no pokój taki malutki, ale miałem flagi i wiecie, i puściłem sobie jakąś piosenkę uwielbieniową i to nie patrzyłem, czy Bóg mnie weźmie, nie weźmie, nic nie analizowałem. Po prostu tak szalałem, tak, tu cały mokry, już to, tak, tak i nagle puch, i nagle jakbym stracił czas i coś się ze mną zaczęło dziać. O czym Wam powiem w drugiej fazie, co się dzieje z człowiekiem. Do tego chrześcijanie nigdy nie dochodzą. Bo przychodzą na uwielbienie i stoją jak takie drągi i Panie, dotknij mnie. Bóg jest w Tobie cały czas. On Cię nie musi dotykać. To Ty musisz odkorkować swoją duszę. A odkorkowujesz swoją duszę poprzez radykalne, na pełnej petardzie uwielbienie. Zmuszając na początku swoje ciało do posłuszeństwa Bogu. Czyli w tym momencie to jest radykalne uwielbienie, tak by jutra miało nie być. Czy rzeczywiście, konfrontuję teraz każdego z Was, czy rzeczywiście tak uwielbiacie Pana?
Czy robicie sobie znowu z tego religię przebudzeniową? Co? Nigdy nie pozwólcie, żeby na wpół gwizdka waszego Pana uwielbiać. Nie pozwól sobie na to nigdy, bo sobie powiesz, jutro też jest dzień, a skąd wiesz? A może Jezus przyjdzie i cię, kurde, zaskoczy. Nawet pół godziny. Uwierzcie mi, to zmieni tutaj wszystko, jak tak do tego będziemy podchodzić. A nie, że przychodzisz, ha. Wiecie, jak coś jest nowe, to jest wow. Ale zobaczycie sami, jak będziecie się łapać na tym. Bo ja się też na tym łapałem. Że jak coś już jest takie, wiesz, co tydzień, tu później takie, a dobra, znowu, a no mam się zaskakać. Wolność! Dobra, kiedy koniec? I swoboda! Będziemy mieli, jak tak będzie, to będziemy mieli kolejną religię. Tylko religię w skakaniu. Tu chodzi mi o twoje serce. Twoje serce ma tu przyjść i tak by Jezus miał cię tu zachwycić dzisiaj i wziąć cię i nigdy już jakbyś miał nie wracać do domu. Tak masz uwielbić Pana. Jakbyś to miał dzisiaj nie wychodzić. A nie myśli od razu o poniedziałku, o wtorku, godzina, która, za szybko, za mało, za dużo, za... Won diable. Tam ciało musi pójść w ryzy. Nieważne jak się czułeś jeszcze 5 minut wcześniej. Nieważne jak żeś nagrzeszył. To jest nieważne. Ty przychodzisz i tu nie ma napisane wejdź do Pana i teraz wypowiedz mu wszystkie swoje grzechy i popiołem się w ogóle. Tu jest napisane dziękczynienie i chwała, dziękczynienie i chwała, dziękczynienie i chwała. I jedziesz na maksa. To jest dla ciebie, nie dla Boga. Nie robisz tego dla Boga. Robisz to dla siebie, żeby duszę zmęczyć. Ludzie naprawdę nie rozumieją tego, co my robimy, ale my robimy to wedle wytycznych. Masz zmęczyć duszę, żeby mogła wejść w zachwycenie. Halleluja. Dlatego ten początek jest najważniejszy, a nie ten. Wiej, wietrze, wiej, to nie ten etap. Etap wiania to nie teraz. Chyba, że takich... Pff, takie wianie, no to ja. To nie ten etap. Nie myl etapów. Nie możesz jakby przeskoczyć pewnych rzeczy. I dlatego później człowiek nie wie, bo pamiętajcie, na dziedzińcu co my tam mamy? Mamy ołtarz całopalenia, czyli ofiarę Jezusa Chrystusa. Jezus został ofiarowany za ciebie. To było wszystko miedziane, czyli takie ofiara, tak? Ofiara, miedź. Mamy tam ten, do mycia rąk. Obmyjcie się poprzez słowo. Mamy tam całą tą, wiesz, obmywanie się, tak? Czyli może być ten element pokuty. Czasami mamy tak, ja pamiętam jedną modlitwę u nas. Byliśmy w domu, dziękczynienie, chwała, dziękczynienie, chwała i nagle i wszyscy zaczęli przepraszać, nie? Siebie nawzajem, kogoś tam. I był element w ogóle pokuty. Ja już mówię, o, już wiem, gdzie jesteśmy. Bo na dziedzińcu jest co? Krzyż, wychwalanie krzyża, wychwalanie dzieła Golgoty. Wychwalanie, tak? Ołtarz całopalenia. A później jest co? Mycie rąk. Co robił kapłan? Najpierw wyznawał grzechy, tak, najpierw wchodził z bramą z dziękczynieniem, później wyznawał, zabijał cielca, wyznawał grzechy swoje, tak, ale to już mamy zrobione, mamy przebaczone, ale co, wychwalamy Jezusa, krzyż, Golgoty, miłość. Później co, miał umyć swoje ręce, czyli co miał zrobić? Po takie jakieś zrzucić te zbędne ciężary. Zauważcie, co my robimy. Wychwalamy Ciebie, Jezus, a zaraz strzepnij to z siebie. Nawet dzisiaj. Strzepnij z siebie, strzepnij. Nagle, o, jakoś już lżej, już lepiej. Widzisz, ty już jesteś na dziedzinicy, już skaczesz, już chwalisz Pana, już w ogóle zrzucasz to z siebie. I niestety tutaj kończy cały Kościół najczęściej. Tańczą, chwalą, skaczą i się radują. Okej, to jest super początek, ale to nie jest koniec. To jest dopiero początek. Tylko ty musisz to dotknąć sam najpierw w domu. Bo korporacyjnie ja o tym będę opowiadał za jakieś dwie lekcje, jak zrobić to wspólnotowo. Bo my jeszcze wspólnotowo żeśmy tu zachwyceń nie mieli. Myślę, że będziemy mieli. Tylko musimy się zgrać. Pierwszy Koryntian 15:46. Jednak pierwsze nie jest to, co duchowe, ale to, co cielesne. Potem to, co duchowe. Amen? Potem to, co duchowe. Misa miedziana do mycia rąk. Czyli ty dzięki dziękowaniu i chwaleniu wprowadzasz siebie w taki stan uniesienia. Tak jak to robili Indianie. Uga buga, tańce wokół ogniska, marihuana i uniesienie, a później jakiś duch do nich przemawiał. Taka jest mechanika działania. Zawsze.
To jest mechanika działania, żeby duch do ciebie przemówił. Żebyś się otworzył. Oni oczywiście na demoniczne byty, ty na świętego. Ale mechanika jest ta sama. Musisz się wyszaleć. Zobacz sobie każdą religię. Zawsze były trans, zawsze były jakieś melodie. Zauważyliście to? Zawsze i wszędzie. Czy wudu jakieś. I tańczyli ci szamani. Zobaczcie sobie. Zawsze był taniec, śpiewy, jakaś ofiara. Zawsze. Człowieka najczęściej, albo jakiś tam stosunek międzyludzki, tak? Był jakaś ofiara i później było jakieś mazanie się krwią, tak? A później było, o, widzę. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Tylko, że to Jezus zapłacił cenę, więc nie musisz już tutaj, nie musimy składać co tydzień ofiar. I my go wychwalamy i to jest naszą jakby ofiarą, tak? Że my właśnie skupiamy się na nim i to jest to. To zawsze tak było. Zawsze tak będzie. To jest taka duchowa zależność na ziemi. Innymi słowy, to nie jest wymóg Boga, żeby do Niego tak przychodzić, tylko to jest wymóg ziemi, bo jest prawidło ziemi. Rozumiesz? To tak miałbyś grawitację. No nie omijasz tego i Bóg ci powie, zrób to, wejść to, wejść to i tak ogarniesz. Bo jest grawitacja i nie możesz sobie fruwać tam z dachu na dach, bo spadniesz. Czasami anioł cię może podźwignąć, ale generalnie to jak skoczysz z dachu, spadniesz, tak? To tak samo jest tutaj. Jest mechanika ziemi i tu wejdziesz z dziękczynieniem, z chwałą, z wyznawaniem krzyża. Tu nie rób po swojemu, nie rób po swojemu, bo nie wejdziesz. Bo tak na ziemi to działa. Drugie, czyli to było pierwsze, jest ten dziedziniec, jest ta brama, to sobie poruszasz się. I teraz w drugim miejscu wszystkie rzeczy zewnętrzne będą identyczne. Tam dalej będziesz skakał, cieszył się, radował, chwalił Pana, dziękował. Tylko to będzie zmienione w twoim sercu. Ty wiesz, że jesteś w innym miejscu. Aby tam wejść, potrzebujesz przejść przez pierwszą zasłonę. Druga Mojżeszowa 28:35. Aaron będzie miał przy sobie podczas służby, aby słychać było jego dźwięk, gdy będzie wchodził do miejsca świętego przed Pana i gdy będzie wchodzić tam, żeby nie umarł. To była mowa o tym dzwoneczku, co wam mówiłem, że on musi być do kapłana, ale to będzie wchodził do miejsca świętego przed Pana. I widzisz, i tutaj mamy to, że ludzie mówią, o Boża chwała przyszła. Za każdym razem, kiedy ktoś mówi, Boża chwała tu jest, przyszła, to on wszedł w te miejsce. Tylko, że on nie rozumie, że to Boża chwała z ciebie wychodzi, bo Duch Święty jest w tobie. Czyli ty żeś tak się wytańczył, że ty teraz zajarzyłeś i to wyszło. Musisz zrozumieć, jak to działa. To wyszło z ciebie, a ty tam wszedłeś. W ogóle to jest piękne. Tutaj jeden taki nauczyciel, albo powiem o moim domu po prostu. O moim domu było tak, że jak my byliśmy w tym miejscu takiego ciągłego uwielbienia w całym domu, nie? Tak się wchodził, znaczy do teraz tak jest, tylko mówię specjalnie, bo ludzie ze świata wtedy przychodzili. Wchodzili do domu i ci ludzie ze świata mówią, ej, miałem bezsenność, teraz mogę spać. Dosłownie jakaś energia była wyczuwalna w całym domu. Bo kiedy ty uwielbiasz Pana, chwała wychodzi z ciebie i ona jest na terenie wokół ciebie. I dlatego często, raz byłem u DJ Palasajda, nie? To żeśmy tam, mówiłem mu Ewangelię i nagle złoty pył był wszędzie. Złoto. Wszędzie, wszędzie. Na wszystkim. Kiedy głosisz Ewangelię, kiedy mówisz o Jezusie, kiedy się modlisz, wychodzi z ciebie Boża chwała, bo Bóg jest w tobie i ta Boża chwała rozprzestrzenia się na dany teren, tam plus, minus, nie wiem ile. Zależy od tego, jaka jest potrzeba, nie? 5 metrów, 10 metrów. Dlatego ludzie mówią, ale masz aurę na przykład, tak? Ci, co są okultystami, oni będą widzieć twoją aurę. A tak nie będą widzieć żadnej aury. U chrześcijan w ogóle nie widzą takich rzeczy, bo chrześcijanie to nie wiedzą o tym. Ale jak ty dziękujesz i chwalisz, to wtedy. I teraz dalej. I ubierzesz w te szaty twojego kapłana Aarona i wraz z nim jego synów. Namaścisz ich i poświęcisz i uświęcisz, aby sprawowali kapłaństwo. Namaścisz. Słowo namaścisz to jest słowo użyte, wylejesz na nich olej. Czyli on brał dzban oleju i lał ich olejem. Co to jest olej? Olej to symbol namaszczenia Ducha Świętego, tak? Czyli wejdziesz dopiero w te miejsce, o którym mówię, te drugie, z dziedzińca, wejdziesz tylko poszcie w Duchu Świętym. Religijni chrześcijanie nigdy tam nie wejdą. Nigdy. Którzy się narodzili na nowo, ale nie mają chrztu w Duchu Świętym. Nie są namaszczeni. Tylko namaszczeni mogą tam wejść. W te miejsce, które ja mówię w modlitwie. W zachwyceniu. Tylko namaszczeni. Tylko pomazani. Olej. Jak ktoś nie wierzy w namaszczenie, mówi, że to kundelbury, kundelini. Dlatego oni tego nie rozumieją. Oni mówią, że to kundelbury. A ja mówię, to Duch Święty, ty.
do góry. Więc tutaj zabiera Cię Duch Święty, kiedy już w sumie On zechce, Ty masz być jedynie gotowy. Twoja wiara i świadomość jest gotowością do tego, tak Panie jestem. Ale to Duch Święty Cię zabiera tam od potrzeby. Okej? Okay? W te miejsce. W tym miejscu zaczyna się uwielbienie duchowe, wpływające na Twoją duszę bardzo mocno. Wtedy ludzie płaczą. Twoja dusza, tak? Czyli najpierw było ciało, teraz idziemy na duszę. Czyli to jest duchowe uwielbienie, które wpływa na Twoją duszę. Ty tam płaczesz. Ty tam w ogóle jakieś dziwne rzeczy Ci przychodzą do głowy. Wiesz, Ty tam przeżywasz. Świat wokół dla Ciebie już nie ma znaczenia, wiesz. Ty jakby straciłeś rachubę. Ty dalej tańczysz, dalej skaczesz, dalej tam chwalisz, ale jakbyś był w innej przestrzeni. Rozumiecie mnie, czy nie? Ja na przykład jak biorę te naczynia, robię, to nagle, wiesz, dalej myłem naczynia i nagle, wow, gdzie ja jestem? I dalej myłem naczynia i takie, o, śmiać mi się zachciało, wiesz. Jakby straciłem w ogóle rachubę czasu. Wtedy to pół godziny jest, wiesz, wtedy to 5 godzin mija jak 5 sekund. To jest drugie miejsce, czyli jak rozeznać, czy wszedłeś w drugie miejsce. To jest to, że Ty straciłeś rachubę czasu. To jest to, że Ty i Pan jesteś jedno i nie musisz się już rozglądać nigdzie. I nikt Ci nie musi mówić, że nie musisz się rozglądać. Ty po prostu jesteś gdzieś i wow, i przeżywasz. Wtedy Twoja dusza jest bardzo mocno pompowana. Bo co tam jest? Już Wam mówię. Tam są chleby pokładne. A co to jest chleb? Ja jestem chlebem żywota. Tam się dopiero karmisz. Słuchaj, na dziedzińcu się wypompowujesz. Skaczesz, żebyś stracił energię, rozmyślanie, analityczność, aż Cię weźmie. A jak Cię weźmie w zachwycenie, wiesz co się dzieje? Wchodzisz do chlebów pokładnych, świecznik siedmioramienny i ogień. Ogień tam jest. Ogień te jaś. Tam jest ogień te jaś i ołtarz kadzenia, czyli tam jest kadzidło czci. Co się tam dzieje? Tam w Ciebie Duch Święty już ładuje energię. Większość ludzi jest zmęczonymi, bo tylko na dziedzińcu hulaj dusza robią. To nie jest złe, tak zawsze zaczynasz, ale jeśli tam skończysz, to będziesz wypompowany. Nie weźmiesz energii. Tam nie ma energii. Tam Ty dajesz energię. Ale w tym drugim, to Ty wpadasz w taki trans i później zwijesz tok. Najczęściej sam sobie zobacz, jak Ty masz i nie musisz tam wchodzić po 5 godzinach. Ja pierwsze moje zachwycenie miałem po 3-4 godzinach takiego radykalnego uwielbienia. Ale teraz niekiedy to jest 30 sekund. Ja już tam jestem. Najłatwiej mi w domu, nie? Samemu. Bo to jest najłatwiej, bo nie ma rozprężeń. Bo wiem, jak to zrobić, bo znam to, bo byłem tam. Jak już tam byłeś, to już wiesz. I co Ty robisz? Ty już wtedy co? Straciłeś rachubę czasu. Ty już wtedy dalej uwielbiasz, chwalisz i czcisz, ale wtedy to jest takie, wiesz, nie? Co już 4 godziny? Tak szybko? Wiesz, no jak można 4 godziny uwielbiać i się nie zmęczyć? To trzeba być gdzieś w jakimś innym miejscu. To jest nienormalne, bo ciało normalnie się męczy. I wtedy co? Tam jest świecznik, tam przychodzą Ci wizje. Tam jest klarowność już tego, że Bóg Cię karmi Jego Słowem. Tam wyświetlają Ci się cytaty, tam wchodzi objawienie mocniej. Tam wchodzą wizje, zachwycenia. Jesteś albo gdzieś wzięty, albo coś Ci jest pokazane. Albo klarownie widzisz swoje marzenia. Tam się dopiero wszystko dzieje. Tam się klarują te rzeczy. Nagle, o, Pan coś do mnie przemówił. O, słyszę, o tak, mam takie przekonanie, bo to nie muszą być tylko wizje. Przekonanie masz mocne tu, ale tam Twoja dusza też jest naprawiana. Zranienia są naprawiane, płaczesz, cieszysz się. Wiecie, dlaczego często ludzie się cieszą? Jak masz depresję, to się będziesz cieszył. Ludzie z depresją często i nie umieją, nie wiesz? Mam to powstrzymać, więc ja mam z tym, nic, jesteś tam, zostaw to. Wiecie, człowiek stoi teraz, wiecie, później na uwielbieniu, nie? Coś się zaczyna, człowiek już tam w ogóle wlazł, nie? Nieświadomka nawet czasami. Już go tam Duch Święty wziął. To jest dopiero piękne i tam się dzieją rzeczy. Tam spędzisz najwięcej swojego czasu z Bogiem, bo te miejsce trzecie jest ogólnie od czasu do czasu dostępne. Od czasu do czasu i raczej tam jakby nie idziemy w miejsce, żeby tam jakoś dążyć. To jest miejsce główne, o, te miejsce święte, bo Ty już jesteś w obecności Pana. Pan jest w Tobie, wiecie o co? Na poczet techniczny mówię. Ty już ta chwała Ci się udziela, o tak to nazwę. Ta chwała wychodzi z Ciebie, ona się udziela w ogóle ludziom wokół Ciebie i to działa na Ciebie. Te miejsce jest głównym Twoim przeznaczeniem, żebyś był. Często. Tam bierzesz energię. Tam bierzesz chleb. Tam się karmisz. Dobrze jest mieć notatnik przy sobie czasami albo telefon. Jakaś myśl Ci przejdzie, to niekoniecznie jest diabeł. Czasami diabeł przychodzi i Ci, wiesz, pomyj naczynia, coś zrób,
A czasami jak ty już jesteś w tym miejscu, ci przyjdzie, a zadzwoń do tego człowieka, bo ci się przypomni. To nie rób precz szatanie, tylko weź se to zapisz i dalej uwielbiaj Pana. I znowu coś ci przyjdzie. Zapisz se i dalej uwielbiaj Pana. Nie bój się, że się wybijesz. Nie bój się, że się wybijesz. Ja pierwszy raz właśnie tak jak miałem to, że po prostu na maksa szedłem na cały. Musisz, jakby te ciało jest najważniejsze w sumie, bo jest pierwsze. Musisz na maksa iść, żeby wejść w to drugie. Musisz po prostu zapomnieć o tym drugim i się na maksa wybawić na pierwszym. Bez względu na to, czy wejdziesz w drugie. I wejdziesz wtedy w drugie. Bo nie będziesz myślał o tym, bo jak już myślasz, wytwarzasz stres. I ten stres powoduje, że jesteś spięty i o, dzisiaj nie wszedłem. Bo oczekujesz, zamiast po prostu uwielbiać Pana, bo Go kochasz. Po prostu uwielbiaj Pana, bo Go kocha. I wiedz, że coś jest takiego dla Ciebie dostępne, czyli to miejsce święte. W namaszczeniu. Duch Święty. Tutaj właśnie miałem najwięcej wizji. Kiedy ja wam, nie wiem, czy czytaliście moją książkę, to tutaj właśnie te wizje aniołów miałem, zachwycenia, wszystko tutaj miałem. Modlę się. Nawet ja miałem te miejsce święte w samochodzie. Jechałem sobie do Niemiec, miałem 8 godzin w samochodzie, nie? Oczywiście miałem dwie przerwy, więc po 3-4 godziny gdzieś takiej bezpośredniej jazdy. Uwielbienie sobie i chwaliłem Pana. I wiecie, ja nie wiem, jak ja wtedy jechałem. W sensie, ja nie pamiętam. Ale było dobrze. Ja nie wiem, ale było dobrze. Ja nawet prowadziłem samochód i wpadałem w zachwycenie. Widziałem, jak anioł w ogóle tu mi przykłada rękę takim ogniem i nagle i wymiotowałem. Ja w ogóle jechałem 140, tu wymiotowałem, tu jakiś ogień, a tu dalej jadę, nie? Na autostradzie w Niemczech. Raz musiałem zwolnić. Pamiętam, że raz aż tak mnie wzięło, że musiałem zjechać na pas awaryjny tu i poprzeżywać sobie i dopiero później pojechałem, bo już nie umiałem, nie? Raz tak miałem. I nikt mi o tym nie mówił wcześniej, w sensie słyszałem pewne nauczania, ale nikt mi nie, jakby rozumiecie, po prostu tego zacząłem doświadczać, bo zacząłem uwielbiać Pana całym swoim sercem, otworzyłem się na wszystko. Rozblokowało mnie to. Kiedy prosisz Ojca o chleb, On nie da Ci kamienia. Kiedy prosisz Ojca tam o cokolwiek, tak, On nie da Ci węża ani czegoś tam. I tak udziela ducha tym, którzy Go proszą. Ewangelia Łukasza. Więc nie może przyjść Ci demon, jeśli Ty jesteś nastrojony na Jezusa, prosisz Jezusa, mówisz Duchu Święty, dawaj, lecimy i uwielbiasz Go na maksa. Nie może przyjść Ci demon, bo by Bóg kłamał. I mnie to uwolniło, żeby się nie bać tych manifestacji, jak przychodzą. Że nagle, wiesz, bo to jest jakby w Tobie, nie? Nagle się zaczyna się śmiać. No i człowiek od razu co robi w umyśle? I blokuje. Ale jak, wiesz, tak uwielbiasz Pana i zobacz, co się z Tobą dzieje. Pójdź z tym. Nagle płakać Ci się chce. To nie analizuj, czy wszyscy płaczą, czy nie. Ty zacznij płakać. Nagle uwielbiasz Pana i nagle Ci się śmiać chce. To nie analizuj, czy wszyscy się śmieją, tylko śmiej się. Nagle uwielbiasz Pana i nagle... chce Ci się stękać. To stękaj. Idź za tym. I wtedy się otwierasz, tak. I tak wchodzisz. Bo idziesz. Bo pamiętaj, że Ty masz wolną wolę i Bóg Cię nie zmusi, więc Cię tam na siłę nie wprowadzi. Nie weźmie Cię za rękę i nie powie, właź tam. I zbutasz. Ty tam musisz chcieć iść sobie. Co to znaczy? To znaczy, jak uwielbiasz Pana na tym dziedzińcu, tak sobie skaczesz, to później jak coś się zaczyna z Tobą dziać, to uwalniasz. Czy płacz, czy... wiesz, jakieś różne rzeczy prorocze mogą Ci przychodzić, nie? Wypnij pupę, pomachaj komuś diabłu tam, nie? Wiesz, różne rzeczy Ci będą przychodzić na tym dziedzińcu, a później nagle wejdziesz. Dlaczego? Bo jesteś elastyczny. A nie spięty. Mogę, nie mogę. Teraz wypada, czy nie wypada. Wiadomo, jeżeli Tomek proroczo mówi coś, że jest tak, a ty masz inaczej, no to trzeba zbadać ducha. Ale generalnie to będzie współgrać. Uwierzcie mi, będzie współgrać. Nie analizujcie. Będzie współgrać. Na 100%. Ja wam to gwarantuję. Bo to jest jeden duch. A Duch Święty wie. A nawet jak ty byś tam ryczał, a my byśmy tutaj skakali, to i tak by to współgrało w tym momencie. W sensie, nie miałbym zrzutu, że to się dzieje. Rozumiesz? To i tak współgra. Bo to czuć, kiedy współgra, a czuć, kiedy nie współgra. Nawet jeśli się robią, na przykład taki święty chaos, ja to nazywam, nie? Jeden skacze, drugi płacze, trzeci tam się turla, czwarty gra na szafarze, a piąty w ogóle szczeka. I dla mnie halleluja, jedność. Bo ja to czuję, że to jest w tym duchu i że każdy przeżywa. I ja tego pragnę, o tym będę nauczał później. To jest sfera chwały. Chwała jest, nie? Ale to najpierw sam musisz w domu tego dotknąć. Musisz poświęcić temu czas. Musisz się wyizolować. I tutaj, niestety, kochani, na pierwsze strzały raczej odpadają spacery.
jakby ja to, ja wiem już, jak tam wchodzić, nawet jeżdżąc samochodem. Czasami mam tak, że idę się modlę i już muszę się zatrzymać i sobie się stoję. Ale jest to trudniej, bo i tak jak widzę, że ludzie mnie obserwują, nie, to nie wejdę w pełni. Bo i tak widzę, że wiesz, jest ludzie wokół mnie, to co ja tam zaraz będę leżał na podłodze i się turlał na ziemi? A w domu bym się poturlał. Czyli najlepiej by było, gdybyście... Tutaj już musi być ta intymność. Wyłączcie telefony, zamknijcie wszystko, wiecie. Zróbcie sobie przestrzeń. Wyjedźcie nawet, nie wiem, gdzieś na 2 dni. Wyszalejcie się przed Bogiem do końca. Zobaczcie, jak tam się wchodzi. Każdy z was musi ten pierwszy raz przeżyć sam. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz. Przeżyj to sam. Musisz to przeżyć sam. Jak już tam wejdziesz, to i będziesz mógł i na spacerze, i podczas jazdy samochodem mógł być w tym miejscu świętym, choćby w tej pierwszej przestrzeni. Amen? To jest bardzo ważne, żebyście umieli rozluźnić na uwielbieniu, w którym my miejscu jesteśmy. My cały czas jesteśmy na pierwszym jeszcze. Jeszcze nie byliśmy na drugim. Razem. Ale już dotykaliśmy tych miejsc trochę. Tak, dotykaliśmy. Tak już trochę. Ale to jeszcze nie to. My cały czas jesteśmy jakby na pierwszym takim... Więc w tym drugim też aniołowie ci wtedy usługują. Ty czujesz to. Pamiętam raz z kuzynką, żeśmy uwielbiali po prostu Pana. Nagle leżymy. I ja widzę, jak ona tam, wiesz, leży tak, nie? Nic nie mówi. A ja widzę, o... I tak, Renata, anioł ci teraz grzebie w głowie i ci coś tam zmienia. Ona, no ja właśnie czuję tu mrowienie. Ona czuła mrowienie czy coś, a ja widziałem, jak anioł jej grzebie w głowie. Jeśli to wtedy właśnie widzisz, doświadczasz. Raz jest z jednym gościem i to też nawrócony, nie wiem, 2 miesiące, teraz go w ogóle w Bogu nie ma, więc taki odstrzał. Więc tu nie trzeba być nie wiadomo jak czystym. Jezus zapłacił! Tu nie chodzi o to, jak jesteś czysty przed Panem. Chodzi o to, jak jesteś otwarty. Chcesz tego doświadczać? To ci dzisiaj udzielam w imieniu Jezusa. Amen? Złap udzielenie teraz. Amen. Łapcie to. No łapcie to. Zróbcie prorocze gesty. No. Boicie się? Kurde, sztywni jesteście? No. Nie, nie jesteście sztywni. Amen. Tak jak w Ameryce trochę. Łapcie. Łapcie tam! Łapcie! Aleluja! Łapcie! Kurde! Nie, na serio wam mówię. My żeśmy raz z takim jednym gościem, który teraz jakby odpadł. Nie wiem, co tam się z nim podziało, ale było tak. Mówię, coś nam nie sprzęga dzisiaj. I nagle słyszę myśl. Uwielbiaj Jezusa za dzieło krzyża. Zacząłem wywyższać Jezusa. Ten dostał jakby 4 nowe chwyty. Grał tylko na tych 4 nowych chwytach. I on tak nagle coś. I nagle zaczął tak grać. Wiesz, tak nie szło, coś nie szło. Ja zacząłem wychwalać Jezusa. On tam nie szło, mu nie szło. Nagle taki. I nagle 4 chwyty od razu. Jak wiesz, majster w ogóle, wiesz, majster na gitarze. A ja znowu widzę, jak ten anioł tu wszedł uwielbienia. I wiesz, ta jego aura, jakby ta jego aura w ogóle... I żeśmy tylko święty. I tak 3 godziny chyba żeśmy. No naprawdę, 3 godziny w kółko. No jak można 3 godziny w kółko śpiewać święty? No trzeba mieć tu coś z głową, albo trzeba być zachwyceni. I on grał non-stop i mówi, że ten on normalnie 4 nowe chwyty dostałem, bo ja ich nie znałem. Dostał chwyty z nieba. I grał tylko na 4 chwytach. Nie było tam melodii nawet. On po prostu grał, a ja tylko święty. I nic więcej. Nic. Nie było żadnej muzyki, jednej, drugiej, piątej, dziesiątej. Nic tam nie było. Ale było serce. Szczere serce, chcące więcej. Chcesz więcej? To potrzebujesz się otworzyć. I to spadnie na ciebie, bo Jezus zapłacił cenę. Nie musisz nic więcej. Tylko wiedzieć, że to jest i to przyjdzie. Uwierzcie mi. Aleluja. Takie rzeczy się tam dzieją. Widzisz wtedy aniołów. Aniołowie ci usługują. Doświadczasz. Wychodzisz z tej modlitwy inny. Wtedy mówisz, naprawdę Pan mnie dotknął. Nawet nie musisz mówić, ludzie widzą. Skąd wy myślicie, że ja mam tyle energii? Bóg mówi, ludzie mówią, że odrża. Ja mówię zawsze tak, 11 lat, ja dopiero się rozpędzam. I wy myślicie, że skąd ja to mam? Myślicie, że ja tak na dziedzińcu se skaczę, tak? Ja bym się wypompował. Ja właśnie wchodzę w te miejsce i stamtąd biorę. Stamtąd mam niespożytą energię, bo mój Bóg jest świecznikiem, czyli co? Ogniem konsumującym. I jak ten ogień konsumujący przenika moje ciało i moją duszę, to ja nie mogę nie płonąć. Więc dlatego nawet jak na chwilę coś mnie atakuje, coś tam mam, ja tam wskoczę w te miejsce drugie, wejdę i wyjdę stamtąd i to.
Rozumiecie to? Ja rozumiem, że przez wiarę Bóg jest z nami cały czas. Ja to rozumiem, ale to jest dziedziniec. Możesz wejść głębiej i tą moc, którą masz w sobie, uaktywniasz, bo ty nikogo nie przyciągnąłeś. Aniołów przyciągnąłeś. To przyciąga aniołów. Schodzą aniołowie i mówią: wow, te uwielbienie to mnie jara, a nie skoczne religijne, nawet te skoczne religijne. To Boga nie jara. Boga jara twoje serce, a nie bęben czy nie bęben, gitarka czy nie gitarka. Nieważne, może być bęben, może być gitarka, a może być stół, a może być nic. Ty jesteś uwielbieniem. Nawet z najlepszym, powiem tak, najlepsze uwielbienie, mechanicznie mówiąc, z najgorszym sercem, i tak nic nie da, to religia. A bez żadnych mechanizmów, żadnych dodatków, szczere, piękne, pragnące, otwarte serce wpadnie w zachwycenie. Aleluja. Czyli jak tu przychodzicie, nie patrzcie na te zewnątrz, patrzcie na serce. Bądźcie gotowi następnym razem na niedzielę i przyjdźcie: o, dzisiaj wjeżdżam tam jak taran. Tak macie przychodzić na uwielbienie. Takie nastawienie: dawaj, moje ciało w ogóle tego nie czuje, ale dawaj, ja chcę, ja włażę tam, ja zrobię wszystko, nie wiem, dzieci jakoś ogarnę, bo widzicie właśnie, masz dzieci tu, no trzeba poogarniać. Nie zrobisz już tak wszystkiego, ale możesz to poogarniać. Zastanów się, jak to zrobić. Jak tego dotkniesz, to imprezy ci się znudzą na amen. Ja pamiętam, jak po już takich doświadczeniach z jednymi ludźmi nawrodzonymi na nowo, katolikami, poszedłem na imprezę z lat 80. Pierwsza ta impreza była taka: co ja tu robię w ogóle, demony. Ale jak to wyparłem w swojej głowie, mówię: nie, bo ja ich kocham, ja chcę z nimi tak przebywać, to wiecie, że po miesiącu już mi się to podobało? Tylko później już nie wchodziłem w takie mocne zachwycenia. To nie jest tak do końca, że jak ty dotkniesz tego zachwycenia, że tam już nigdy nie wrócisz. Jeżeli znowu tam zaczniesz wracać w te imprezy, zaczniesz wypierać tą prawdę, to znowu, wiesz, bo jakby zejdziesz o poziom niżej i nie wiesz, że był, rozumiesz? Na początku ty czujesz bardzo dużą różnicę, ale później to jak już nie wchodzisz w te zachwycenia, to już jej nie ma. Ale ja znowu się wyrwałem z tego i wszedłem w zachwycenia. Bo jak wchodzisz w zachwycenia, to poziom jest, no nie wiem, jakbym miał porównać 100 pięter do pół piętra. A ludzie mówią na ewangelizacji, nie? Bóg jest nudny. A ja mówię: ty żeś nigdy Boga nie spotkał. Bóg jest nudny. Nudne to jest twoje życie. Nie Bóg. Nudna to jest religia opowiadająca bzdury o Bogu. Bo religia jest nudna. Jakakolwiek, nawet ta taneczna. Zobaczcie sobie, wiele kościołów zmieniło tylko technikę. Oni nie zmienili tego, co ja wam mówię. Czyli nigdy nie wchodzą w zachwycenie, są na dziedzińcu i ciągle skaczą. I człowiek czuje się lepiej, ale on potrzebuje co tydzień takiego skakania. Tak jak na imprezę byś był, tylko zamiast piątku masz niedzielę. Dlatego ja się śmieję, jak często widzę te kościoły, to mi się śmiać. Bo ja to czuję, rozumiesz? Ktoś do mnie pisze: wow, jakie piękne uwielbienie. Ja włączam, śmierć. Mówię: pięknie, to są instrumenty grają. Pięknie 100 razy bardziej od nas. Ale tu nie ma uwielbienia. Tu jest śmierć i to czuć, że to jest śmierć. Bo ta osoba, która tam podnosi głos, ja już widzę jej cudzołóstwo, widzę w ogóle i te różne rzeczy, że ona nie jest otwarta na ten, i ona śpiewa jak: wielki jest Bóg! A w depresji później jestem, ale jak wielki jest Bóg! Fałsz. I o to chodzi. No ale instrumenty jak Hillsong. Ja mówię: Strindberg. Największa religia. Ale czyż nie buduje się na ich uwielbieniach czasami? A i buduje się czasami. Dzisiaj już ich nie słucham. Kiedyś miałem swój epizod, że naprawdę mnie budowały. Dlaczego? Bo ja miałem serce otwarte. Nieważne. Ale rozumiecie? Tą głębię musisz zacząć wyczuwać. Tylko że jak tego nie dotkniesz nigdy, to nie wyczujesz. No bo jak możesz wyczuć coś teoretycznie? Ty musisz wejść najpierw w te miejsce. Wtedy to nie jest osąd. Ty po prostu czujesz. Osąd, no. Osądźcie tylko sprawiedliwie, no to sądzisz. Dlatego jak ja wchodzę na uwielbienie, nie. No, jakby to fajnie wyglądało. Życie. Tutaj wpadasz w taki stan ala hipnotyczny. Ale to nie jest hipnoza. Widzisz? Dużo ludzi właśnie nie rozumie tego.
że jeżeli diabeł coś ma, to Bóg miał to pierwszy, tylko nie to może. Bo diabeł ma co? Bo diabeł ma hipnozę. Co to jest hipnoza? To jest stan, który powoduje, że jesteś na coś nakręcony, jakby, że cię omamia. I później hipnoza idzie dalej, że wbrew twojej woli i tak dalej. Ja miałem taki sen, że na tym śnie szedłem w przeciwną w ogóle stronę, a ludzie wszyscy byli zahipnotyzowani dźwiękiem z głośników i z tych głośników leciało żółto, zielone, różowe światło. Energia z głośników w postaci muzyki, ale światła. I to światło jak tęcza ich hipnotyzowała i oni mieli takie oczy, jak właśnie wiecie, nie? Jak w bajkach, nie? Takie zahipnotyzowani, tak szli, takie żywe trupy. I co? I później kuzynka mnie zaprosiła na imprezę. I pojechałem na rokotekę i tam wszyscy... Ja widziałem normalnie te żywe trupy, tam zahipnotyzowani tą muzyką. I to robi właśnie muzyka, która jest ze świata, która jest namaszczona przez ten świat, że ona hipnotyzuje ludzi i też im daje energię. I też, ale była impreza. Tylko do tego trzeba... Droga do tego jest taka. Amfetamina, marihuana, kokaina, LSD, alkohol. Taka jest droga do uniesienia, nie? Trzeba się wyszaleć, to jest podobne. Ale później jest właśnie LSD, marihuana. Chociaż wam wrzucę, żebyście nie byli aż tacy religijni. W tych kadzidłach, w miejscu najświętszym, znajdowano marihuanę. Żebyście nie byli tacy świętoszkami. To wam wrzucę takie coś wam wrzucę, że Żydzi dawali marihuany. Może dlatego, że byli już religijni. Bo tam marihuany osobiście jakby jej nie ma tam. Może ci religijni Żydzi, żeby coś poczuć w końcu po tym kadzidle. Tak brali kadzidła, wiesz, Maryśkę i... Tak jest w kościele, nie katolickim idzie z tym kadzidłem. No to wiesz, to też idziesz Maryśkę i później masz zachwycenia. Może tak, wiesz, może religijni Żydzi musieli się czymś... Bo oficjalnie nie ma tego, ale wiem, że są na przykład w góry, wokół góry, tam jak chodzili, nie? Te 40 lat, to też tam są. W ogóle na tej pustyni tam jest bardzo dużo tych roślin, które dają wizję, nie? Ja wam specjalnie to wrzucam. Że mieli wizję. Ale ty masz mieć wizję poprzez zachwycenie się na krzyżu. Zachwycenie się tym. Dlatego jak ktoś jest na nowo nienarodzony, nie ogarnie kuwety. Nigdy. To, co ja mówię, dla niego będzie puste. Ale jak jesteś nowonarodzony, to co ja mówię, uratuje ci tyłek. Wejdziesz głęboko, będziesz tam szalał. Halleluja. I później miasz tą kotarę. I ta kotara jest taka, że musisz, tak jak powiedziałem ci na początku, przejść przez swoje klęczki. To jest miejsce czci. I to już się dzieje naturalnie. Ty już w tym zachwyceniu lecisz. Kurra, szable, siu, szable, bo. I później normalnie, co się z tobą dzieje? Przestajesz gadać samoistnie. Przestajesz śpiewać, przestajesz wszystko i legasz na ziemię albo klęczysz. No nie wiem, to się w tobie naturalnie ma stać, tak? A nie mechanizm religijny. Trzy piosenki szybkie, dwie piosenki trochę wolniejsze, a ostatnia święty, święty, święty i weszliśmy. No mówię, ta, ciekawe gdzie. I wszyscy teraz leżą na kolanach. Najpierw się wyskakali trzy piosenki, później dwie piosenki powiali, a później ostatnia piosenka poklęczeli. Super. Tylko, że wszyscy dalej na dziedzińcu. Serce dalej na jedynce, a tam już klęczą. Ty dalej powinien skakać, chłopie. Powinien skakać 24 najpierw, żeby wyskakać umysł swój. I w trzecim miejscu już Ducha Świętego słyszysz bardzo klarownie. Wtedy jesteś, tak jak ja mówię, ten synchronizowany. Wtedy to jest bardzo już konkretne. Wtedy w tobie tworzą się myśli. Dosłownie to... Ja to nazywam zacieniowany przez Boga. Tak jak Maria, nie? Została zacieniona przez Ducha Świętego, urodziła Jezusa. To ja też zostałem 7 razy tak zacieniony przez Boga, czyli kilkukrotnie. To nie jest głos z zewnątrz, który mi powiedział, synu, co robisz, tylko głos wewnątrz bardzo klarownie słyszalny. To było właśnie przy uwielbieniu. Ja wpadłem w zachwycenie, widzę anioła. Anioł do mnie przychodzi, wyrwał mi serce w ogóle z kamienia. Puch, włożył mi serce mięsiste i mówił, od teraz będziesz doświadczał łaski. Później głos z zewnątrz, synu, co ty robisz? Nagle całe życie się zmieniło. Wstałem i miałem 7 dni takich, że Bóg mi mówił, ty idź tam, połóż się, a ja będę ci tłumaczył o aniołach. Jak ja tylko wchodziłem na łóżko, pozwól. Ja pozwoliłem w swoim sercu, nagle czułem, jak ciężar na mnie spada i słyszałem normalnie, jakby ktoś do mnie mówił wewnątrz mnie i mi mówił, to jest anioł ten anioł robi to, a tamten to, a ten anioł ci zrobił to, a to wyszło tu, a to z tu. Wszystko słyszałem. Później wziąłem notatki i tylko notowałem. Mówię, kurde, czekaj, zwolnij! Jak macie te filmy, nie? O takich zakręconych, nie? Co tak też mają, to ja też tak nie. Dlatego niektórzy mnie uważają za zakręconego. Ale czekaj, ale działa! Czyli to nie jestem zakręcony. I to jest to miejsce najświętsze. Czyli w miejscu, w którym ty jesteś w tej czci.
w miejscu, w którym ty wziął cię tam Duch Święty, a nie, że ty żeś je wyprodukował. Ty możesz oczywiście oddawać, nawet na dziedzińcu możesz oddawać Bogu cześć, aleluja. Ale ja wiem, że ty jesteś dalej na dziedzińcu. Jak jesteś w duchu, czyli te miejsce w duchu, tak? Czyli ciało, dusza i później jest duch. Jak jesteś w duchu, no to to się samoistnie dzieje. Ty już nie rozmyślasz. Amen? Tu już nie ma mówienia. Tu Bóg mówi. Tu tata mówi. Znaczy, powiem tak. Ty go w końcu klarownie słyszysz. Już nie ma rozproszeń. Bo on zawsze mówi. Tylko ty go w końcu słyszysz klarownie. Jest tak zwana święta cisza. I wtedy polecam mieć naprawdę te wszystkie notatki i tak dalej. Ale tak jak mówię, w te miejsce ja byłem wzięty kilkunasto może krotnie w całym swoim życiu. Najwięcej ja przebywam w tym miejscu świętym, ale w tym pierwszym, czy w tym zachwyceniu pierwszym. O. Czyli nie na dziedzińcu, w zachwyceniu pierwszym. Tam jest największe pole do popisu. Życzę wam wszystkim, albo ogłaszam nad wami, żeby nie było jakieś pobożne życzenia, żebyście, ogłaszam, że każda osoba, która teraz mnie słucha z sercem, niech wejdzie na głębszy poziom doświadczenia Bożej intymności, Bożego transu, Bożego zachwycenia na mocy imienia Jezus. Niech im się udzieli. Amen. Amen.